Miłość. Cześć, kochane ludziska. Dzisiaj będziecie mieli możliwość zobaczenia mnie z różnych perspektyw. Postanowiłem taki dzisiaj nagrać film. Skóry przepraszam za efekty wizualne. Dzisiaj jestem bez czapki, więc... Ale postanowiłem zapuścić włosy, ale nie o tym się odcinek. Dzisiaj jest specjalny dzień, bo są walentynki. Tak, jasne, specjalny. Nie, dzisiaj nie chciałem mówić o jakichś tam specjalnych dniach. Dzisiaj chciałem bardziej powiedzieć o tym, jak co dla mnie dzisiaj oznacza miłość, jaka jest moja narracja tego słowa i dlaczego ja tak to widzę. Okej, ja dzisiaj widzę miłość, że ktoś mi kiedyś powiedział, że po pierwsze miłość jest coś specjalnego, na miłość trzeba zasłużyć, żeby była miłość, to trzeba mieć jakieś warunki. Ja przez długi okres w to wierzyłem. Przepraszam, coś mi tutaj spadło. Ja przez długi okres w to wierzyłem. Dlaczego w to wierzyłem? Dlaczego tak kiedyś nazywałem miłość? Ja wam wytłumaczę według mnie, dlaczego tak w to wierzyłem. Czyli dla mnie to jest banalnie proste. Kiedy dostawałem od mojej mamy bliskość. Jak moja mama mnie przytulała, to za każdym razem padał komunikat słowny. Ale cię mamusia bardzo kocham, kochany synku. I ja czułem bliskość i to było dla mnie przyjemne, to było dla mnie... to było dla mnie bezpieczne, czułem się bezpiecznie, czułem się potrzebny, czułem relacje z moją mamą. Nie wiem, mógłbym tego wymieniać w cholerę. I za każdym razem było to nazwane miłością, że mamusia mnie kocha. Często też ta miłość była właśnie używana do drugiej strony, żeby na nią zasłużyć. To jeśli czegoś nie zrobiłem, tego co moja mamusia na przykład chciała, no to moja mamusia mówiła wtedy: oj, bo mamusia nie będzie cię kochać, na przykład. Albo mówiła, że ktoś inny mnie nie będzie kochać, jak ja będę się tak zachowywał. O! Mamy to dwa modełka wbite do głowy. Po pierwsze, żeby dostać bliskość, to muszę to nazwać, że to jest miłość. Dzisiaj, czy ja dzisiaj tak widzę formę miłości? Dzisiaj tak nie widzę miłości, ze względu na to, że w ogóle nie mam potrzeby tego tak nazywania. To czy dla mnie dzisiaj miłość jest? Nie. Dla mnie dzisiaj najwyższą formą miłości to jest przebywanie z kimś. Dzielenie tego samego momentu. Tak jak ja teraz z wami przebywam, jeśli włączyliście ten film, może mnie już fizycznie tutaj w tym miejscu nie ma, ale wy go oglądacie, to tak naprawdę dajecie mi swojego maksa, czyli według mojej teorii, według mojego nazwiska, kochacie mnie. Tak sobie zrobiłem dobrze dzisiaj wami. Ja lubię dzisiaj nie zasługiwać na miłość i nie wymagać od ludzi, żeby oni byli jacyś, żebym ich kochał. Żeby kochać ludzi, wystarczy, że oni są. Tylko ja muszę zrezygnować z pewnego nazewnictwa. Gdy mam flow, to ja wszystkich kocham. Wszyscy są ok. Niech tylko coś mi nie pasuje, to dramatycznie spada ilość ludzi, których ja kocam. Leci to na łeb, na szyję. Dzisiaj jestem w dniu, w którym mam flow, w którym siebie kocham, lubię i w ogóle, kurde, dzisiaj miałem fajną rozmowę z moją szwagierką i byłem u mojej teściowej na urodzinach. Moja teściowa już nie była wredną babą, tylko była fajną kobietą i mój teść był sympatycznym człowiekiem. To znaczy, że oni się zmienili. Moje myślenie na ich temat się zmieniło i dzisiaj mogłem ich obdarzyć swoją miłością. A dlaczego mogłem obdarzyć miłością? Nie dlatego, że coś oni zrobili, dlatego, że ja tą miłość dzisiaj w sobie mam. Czyli mam chęć, według mojej nowej teorii, jak wam przedstawiłem, mam chęć budowania relacji z innymi ludźmi. To jest dla mnie miłość. Chęć przebywania z innymi ludźmi, rozmawiania, przytulania, chęć akceptacji, nawet nie akceptacji, tylko brania ludzi takim, jakim jest. Bez nazywania, że ktoś jest porypany, dlatego tak postępuje. Ludzie są zawsze dokładnie tacy, co mają być. Spróbujcie wbić sobie taki koncept do umysłu i nie prosić innych, żeby nie wymagać od innych, żeby was kochali i nie robić niczego dla innych, żeby oni mówili, że was kochają. Na początku będziecie myśleli, że zostaniecie odrzuceni, ale za chwilę znajdą się ludzie, którzy będą
brali was takimi, jakimi jesteście. I vice versa, wy też będziecie jak ludzi brali. Więc ja tam was kocham, kończę, idę na grupę, nadbaczę. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Mówi, o, to jest moje serce. Nie wiem, czy go widzicie, mam taki tatuaż, serce sobie zrobiłem. Takie prawdziwe serce fizyczne sobie zrobiłem. Wyciąłem ich miliony, nie miliony przez dzień, ale setki dziennie takich serduszek. Taki symbol po prostu, to nawet nie jest symbol miłości, symbol, żeby ktoś wiedział, że ja po prostu jestem. A co ktoś z tym zrobi, jakie to ma znaczenie? Kocham was.